Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się w podróż w przeszłość, w naprawdę mroczne wieki i mało znany okres w historii Polski. Innymi słowy, powieść Jerzego Piechowskiego pod tytułem Być przy ogniu. Mamy tutaj do czynienia z powieścią historyczną i na początku taki mały wtręt, że tak się wyrażę, autobiograficzny. Ja, jak już wcześniej mówiłem na różnych vlogach, powieści historycznych czytałem sporo, zwłaszcza polskich powieści historycznych, a ten Piechowski mi gdzieś umknął. I tak się zastanawiałem, szczerze mówiąc, jak to się stało, że ja o nim nie słyszałem wcześniej. Prawdopodobnie wzięło się to z tego, że w czasach mojego dzieciństwa, czy tam wczesnej młodości, nie było internetu i jedynym moim źródłem do weryfikowania tego, co warto przeczytać i jakie są znane polskie powieści historyczne, to była Encyklopedia Literatury, na którą prawdopodobnie Piechowski się jeszcze nie załapał, bo on wprawdzie debiutował stosunkowo wcześnie, ale mam wrażenie, te jego najbardziej znane i najlepsze powieści historyczne powstały już w latach 80., kiedy ta moja encyklopedia była wydana, a może z innych przyczyn. Nie wiem, też nie znam jego życiorysu, może się czymś naraził ówczesnemu środowisku, może władzy. Trudno mi to powiedzieć. Bądź co bądź, on mi gdzieś umknął i dopiero całkiem niedawno w jednej z dyskusji w internecie podsunięto mi to nazwisko, że tak, był faktycznie taki pisarz i może nie genialny, ale całkiem przyzwoite powieści historyczne i ciekawe tworzył. I rzeczywiście dopiero teraz sięgnąłem po właśnie Być przy ogniu. Akurat to była jedyna powieść, która była w tej bibliotece, do której czasami zaglądam. No i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że mi tę powieść podsunięto, bo kawał dobrej literatury. No dobra, to całą dramaturgię diabli wzięli, bo wiecie już, co myślę o książce, ale mam nadzieję, że mimo to uda mi się Was trochę jeszcze w tym filmie zatrzymać i parę ciekawych rzeczy na temat powieści powiedzieć. Na początek tytuł, bo jest on chyba dość intrygujący i zresztą znaczący dla książki. Jak mówią bohaterowie, narrator, narratorka właściwie, jest to przysłowie rzekomo pochodzące z Węgier. Wygooglowałem sobie trochę i chyba faktycznie coś takiego jest. Wiem, że oglądała mnie kiedyś jedna osoba znająca bardzo dobrze język węgierski, więc jeśli oglądasz mnie nadal, to daj znać, czy faktycznie coś takiego być przy ogniu po węgiersku się mówi. Zdaniem narratorki oznacza to ni mniej, ni więcej tylko znajdować, znaczy być przy ogniu, przy ognisku, czerpać ten blask, ciepło, siłę, tym samym jakby sprawować władzę, być tą osobą najważniejszą. Z tego, co ja wygooglowałem w internecie, to jeszcze znaczy być osobą świadomą i to jest też dla tej powieści bardzo istotne. Jestem najbliżej ognia, więc widzę, co się dookoła mnie dzieje i jestem świadom tego wszystkiego. A jednocześnie też czerpę najwięcej z tego ognia, tak? Więc jestem najsilniejszy, najpotężniejszy. Tak by to można rozumieć, a o tym, co to dla fabuły znaczy, to się przekonacie, jak po książkę sięgniecie. Przejdźmy jednak do samej książki. Akcja rozgrywa się w czasach panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, z tym, że istotniejsze dla odczytania całej książki okazują się te czasy Władysława Hermana. Co jest dość ciekawe, bo to epoka kilkadziesięcioleci bodajże raptem, znacznie rzadziej brane na tapet w naszej literaturze historycznej i tym bardziej ciekawe. Mamy tutaj do czynienia z dwoma narratorami, dwie narracje, jedna żeńska, jedna męska. Pierwsza narratorka to córka pomorskiego księcia, jednego z pomorskich książąt, dawna poganka, która przyjęła władzę chrześcijańską, trafiła na dwór książęcy w Płocku i tam
dała się wciągnąć w wir intryg. Poznajemy ją w momencie, w którym zostaje złapana na gorącym uczynku. Nie zaspoileruję dużo, bo to wiemy już na samym początku. Zostaje schwytana przy próbie otrucia Bolesława Krzywoustego, młodego księcia wtedy jeszcze, i składa zeznania. Jest wypowiedź, monolog zapisywany przez mnicha, który my poznajemy. Natomiast druga narracja, druga część książki, to mnich, który prowadził, jeśli tak można powiedzieć, to śledztwo w sprawie otrucia księcia. I on po latach, w zasadzie już na łożu śmierci, postanawia sobie tę sprawę raz jeszcze przypomnieć. Ma bowiem wrażenie, że coś mu umknęło, czegoś nie jest do końca świadomy i chce ustalić fakty, jednocześnie też komuś, bo to on pisze list do swojego dawnego podopiecznego, chce mu wyłuszczyć mniej więcej tak naprawdę, co się mogło wtedy wydarzyć. Istotne jest tutaj, jak Piechowski patrzy na historię. Historia jest bowiem dla niego zagadką, tajemnicą, którą no, można próbować rozwiązać. Nie w takim sensie popularnym, kryminalnym. Oczywiście można tę powieść spróbować przeczytać jako kryminał, bo nie przeczę, że pewne takie no, bardzo, bardzo drobne zbieżności z powieścią kryminalną, no na siłę można by tutaj znaleźć. W końcu mamy do czynienia z jakimś tam śledztwem. Chodzi jednak o coś zupełnie innego. Tak naprawdę te zagadki zaczynają się w pewnym momencie mnożyć, mnożyć i jeszcze raz mnożyć. Jest ich coraz więcej i zaczynają one wszystkich, i czytelnika, i bohaterów, przerastać. I tak Piechowski widziałby historię. Jako coś, czego my dogłębnie nie poznamy nigdy. No, jest to już takie spojrzenie, można by powiedzieć, na poły współczesne. Na pewno nie to dawne, gdzie mówiło się, że historia no to jest coś, co my możemy odkryć, poznać. Ja pamiętam, że jeszcze chyba, zdaje się, w tych latach 80., może trochę wcześniej, wyszła taka książka. Nie mogę sobie przypomnieć nigdy jej tytułu, a mam ją gdzieś na półce, w którymś domu, nie mogę jej też odnaleźć. To była rozprawa naukowa, napisana przez historyka na temat powieści historycznych. I on tam usiłował udowodnić, że powinno się pisać takie powieści historyczne, które będą zgodne z historią, z tym, co się naprawdę wydarzyło, i że czytelnicy wolą takie powieści. No jakieś tam badania ankietowe nawet robił i tak dalej, i tak dalej. No, kuriozalne dziełko. I Piechowski jest, nie wiem, czy on tą książkę znał, pewnie nawet nie, ale jakby jest w takiej mocnej kontrze do takiej tezy. U niego jesteśmy skazani na domysły do samego końca. Nie wszystko się wyjaśni, moi drodzy. No, musimy mieć, czytając też, tego świadomość. Jest to też historia niedopowiedzeń, historia białych plam. Często podczas czytania będziemy mieć takie wrażenie, przynajmniej ja takie miałem, że patrzymy na jakiegoś bohatera i wydaje nam się, no, że wiemy już o nim wszystko, wiemy, jaka jest jego motywacja, wiemy, dlaczego robi to, co robi, a potem nagle wszystko się zmienia. Ale to jest tak, że autor nas nie oszukuje. Jeżeli pisze o jakimś czynie, jakiejś postaci, to z reguły jest tak, że ta postać to uczyniła albo to zrobiła. Tylko jak nam się wydaje, że my znamy jej motywację, no to później okazuje się, że nie do końca. I te motywacje zupełnie zmieniają ocenę tego bohatera. Co więcej, mamy czasem tak, że wiemy na przykład, wydaje nam się, że wiemy, o co toczy się gra. A potem nagle cała intryga przenosi się na znacznie wyższy poziom i okazuje się, że do gry włączyły się już dawno zupełnie inne siły, które toczą między sobą walkę na tej wielkiej warcabnicy, jak to autor opisuje, dzieje Europę, no, różnie to można rozumieć. Nie myślcie sobie jednak, że to jest takie spojrzenie natury sensacyjnej. Wydaje mi się, że jest w tym coś więcej, że autor każe nam, proponuje nam w ten sposób spojrzeć na całą historię, jako na właśnie taką historię białych plam, niedopowiedzeń, że to, co my wiemy z kronik, to jest tylko jedna i to pewnie nie do końca prawdziwa
wersja tego, co się oczywiście naprawdę wydarzyło i tych motywacji, jakie tak naprawdę stały za historycznymi postaciami. Bardzo ciekawie prezentuje się też drugi plan powieści. Z tyłu okładki możemy przeczytać sobie, no, że wydarzenia rozgrywają się na tle sytuacji europejskiej, epoka wojen krzyżowych i wielkich przemian w kulturze i osobowości i obyczajowości. Tak właśnie jest. Tyle tylko, że te wszystkie wydarzenia, które gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam daleko w Europie się rozgrywały, ta właśnie no, walka cesarza z papieżem, wojny krzyżowe, też takie drobne elementy, jak na przykład powstanie templariuszy, już jako takiego tajnego bractwa, który gdzieś tam do nas dociera, informacje na ten temat, tarot jako pewien element, który też pojawi się w tej książce i będzie dość istotny zresztą dla spojrzenia na bohaterów, są naprawdę ciekawie wprowadzone. To świadczy o tym, że autor tę powieść naprawdę nieźle przemyślał. Naprawdę nie ma tutaj chyba takiego zbędnego elementu. No, i religia pogańska gdzieś tam jeszcze jest, i to, o czym już wspomniałem, właśnie te wyprawy krzyżowe, walka cesarstwa z papiestwem, no, rozwój zakonów w Europie. Wszystko to są takie drobne elementy, bardzo interesujące, popychające też fabułę do przodu i dające swoją drogą sporo do myślenia. W takim znacznie prostszym rozumieniu można spojrzeć też na Być przy ogniu jako powieść o ludzkich namiętnościach. No to takie ładne określenie, ale coś by tutaj było na rzeczy. Z tym, że oczywiście też nie w rozumieniu takim no, romansowym czy sensacyjnym, bo jednak mamy tutaj do czynienia z dość ambitną powieścią historyczną, a raczej z takim spojrzeniem na Europę, na walkę, którą się toczy, jak to autor sam określa, jak na taką wielką warcebnicę. No i okazuje się, że te pionki, które na tej warcebnicy, pojęcie z książki, są ustawione na owej planszy, no też mają jakieś własne dążenia, ambicje, często działają na własną rękę, czasem dla kogoś, czasem im się wydaje, że dla kogoś, a czasem im się tylko wydaje, że na własną rękę. No bardzo różnie, jest to zaplątane i zamotane. Ale też nie chodzi tutaj właśnie o takie sensacyjne spojrzenie na dzieje, tylko ta strona właśnie opowieści o ludzkich namiętnościach także prowadzi nas do pytania, o co tak naprawdę w tej historii chodziło i jak niewiele my na temat tamtych ludzi, tamtych czasów dzisiaj wiemy. Język, moi drodzy. Stylizacja nie jest tutaj jakoś daleko posunięta, tak jak to na przykład w powieściach Gołubiewa, no, o Parnickim, to już w ogóle nie wspominając. I to chyba jedyny minus tej książki, przynajmniej w pewnych jej partiach. Bo o co chodzi? Jeżeli bohaterowie opowiadają o wydarzeniach, o tym, co się działo, to czyta się tę książkę bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę. Jest kilka pięknie opisanych scen zapadających człowiekowi w pamięć. Opisy na przykład tego grodu pogańskiego. Później mamy przepiękny opis kazania wygłoszonego w Płocku, które porywa niektórych słuchaczy do wyruszenia, do przyłączenia się do tego ruchu krucjatowego. No parę jeszcze takich też ciekawych opisów. Te wydarzenia, kiedy je poznajemy, naprawdę język tam nie przeszkadza, język pomaga, język buduje nastrój. Ale mam wrażenie, że kiedy narratorzy przechodzą do takich spraw mniej konkretnych, kiedy zastanawiają się na przykład nad tym, no, czym jest prawda, co stało za tym, co ktoś powiedział, zrobił, to już jest różnie. O ile to ma jeszcze też jakieś umocowanie w wydarzeniach, to całość nadal czyta się dobrze. Ale jak zapędza się w jakieś takie rejony filozoficzne narrator, to jest nieco gorzej. Mam wrażenie, że te długie zdania, leciutko stylizowane na średniowiecze, stają się już trochę kłopotliwe. To jest ciężkie,
a brakuje w tym jednocześnie takiego intelektualnego wysublimowania, jak to mieliśmy na przykład w przypadku Parnickiego, że same te zdania, sama narracja była swego rodzaju zagadką. No tutaj czegoś takiego nie ma. I o ile w partiach tych takich, no tak się wyrażę, fabularnych, związanych z akcją, to nie przeszkadza, no to w pozostałych jest już trochę gorzej. Jeszcze na koniec, gdybym miał wam porównać tę książkę do jakichś innych powieści historycznych, to tak się zastanawiałem, do jakich. Początkowo wydawało mi się, że najlepiej no to do Parnickiego. No bo to też patrzenie na historię, jak na tajemnicę, jak na zagadkę. Taka gra z czytelnikiem. Ale nie do końca, bo to jednak nie jest ten kaliber. Być może dlatego Piechowski nie jest tak znany, bo on mimo podobnego spojrzenia jednak no, pozostawał w cieniu, nie rzucał się przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, na tak ambitne projekty jak Parnicki. Więc nie, Parnicki raczej nie. Przychodził mi też do głowy Łysiak, jako takie właśnie spojrzenie na historię pisaną przez zwycięzców i gdzieś tam jakieś tam tajemnice w tle, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, ale to też chyba za duże uproszczenie, bo jednak mam wrażenie, Piechowski jest w tej przynajmniej książce nieco bardziej ambitny. Więc kto? I gdybym miał spojrzeć na Być przy ogniu tak przez pryzmat moich emocji, mojego odbioru podczas lektury i z czym mi się to najbardziej skojarzyło, to przede wszystkim będzie to msza za miasto Arras Szczypiorskiego. Fakt, że w tych książkach chodzi o coś innego i jednak Szczypiorski nie patrzy na historię. On w ogóle raczej nie patrzy na historię. Ale wrażenia podczas lektury miałem bardzo podobne. No może jeszcze Andrzejewski w tych swoich długich opowiadaniach historycznych, o ile nie bawił się z narracją. Tak więc jeżeli szukacie czegoś w tym stylu, to jak najbardziej ta książka powinna się wam spodobać. Reasumując, moi drodzy, mamy do czynienia z bardzo ciekawą, naprawdę nieźle napisaną powieścią historyczną. Jeżeli od powieści historycznej szukacie czegoś więcej niż tylko intrygującej fabuły, to jak najbardziej Być przy ogniu polecam. Mam takie wrażenie, że czytając tę książkę trzeba mieć jednak trochę wiedzy na temat tamtych czasów. Ciężko jest mi powiedzieć, czy ktoś, kto nie zna w ogóle tej epoki panowania Bolesława Hermana, później Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego, wcześniej jeszcze konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem, no, czy ta książka go nie znudzi? Bo jednak trzeba o pewnych wydarzeniach wiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale możecie próbować oczywiście. Nie mówię, że jest to niezbędne. Tak tylko się głośno zastanawiam. To jak najbardziej tak, miłośnikom powieści historycznych, polskich zwłaszcza, polecam jak najbardziej. Bardzo, bardzo dobra książka. Jeszcze taki malutki wtrend, w czym się na przykład geniusz, no może za duże słowo, ale w czym się talent tego autora ujawnia, cofa się w przeszłość do tego właśnie konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem i stawia bardzo ciekawą tezę, bardzo ciekawe spojrzenie na cały ten konflikt, w zasadzie zdejmując winę z jednego, jak i z drugiego aktora owego sporu, owego konfliktu, co przyznam szczerze, bardzo mnie zaskoczyło i no, dająca do myślenia interpretacja. Dla mnie Być przy ogniu to będzie pierwsza w tym roku ósemka, znaczy w kategorii, w skali od 1 do 10 to będzie pierwsza ósemka, nawet wyżej oceniam tę książkę, króciutką książeczkę, bo to 150 stron raptem, ale bardzo dużo radości mi sprawiła, a jednocześnie skłoniła do przemyśleń i chyba też potwierdziła moje spojrzenie na historię, bo mam podobne. Tak więc polecam Być przy ogniu, a my widzimy się już w następnym odcinku. O czym będzie, nie wiem,
jeżeli uda mi się zebrać dostatecznie dużo książek związanych z Wielkanocą i znaleźć czas, żeby przed Wielkanocą jeszcze odcinek nakręcić, no to będzie może taki trochę odcinek wielkanocny. Jeżeli nie, to pewnie zobaczymy się za tydzień, a wtedy albo jakaś recenzja, albo kolejny jeden wiersz. No i to by było na tyle. Do zobaczenia. Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.